do posłuchania tej płyty. Proszę bardzo. Oto, słucham? Ze mną jak z dzieckiem, za rękę. Tak. Tutaj może się podłączycie. To jest też jawny przykład, jak ja gwałcę autorskie. Znaczy, może inaczej to wiem. Jak pasożytuję sobie na dokonaniach innych wspaniałych moich kolegów, autorów pieśni. Jest taka piosenka. Fajna piosenka. Niewątpliwie, no jeśli nie szantowa, to marynistyczna na pewno, którą napisał pan Krzysztof Klęczon. Nie miałem niestety okazji osobiście go poznać, a żałuję. A słowa napisała pani Chy Stefanowska, nie wiem, Hanna, Helena, jakaś taka, pani Chy Stefanowska. I to się czuje, że to jest taki właśnie babski tekst. Brakowało mi właśnie takiego męskiego tąpnięcia, więc pozwoliłem sobie dopisać czwartą piosenkę puentującą, znaczy czwartą zwrotkę puentującą. Ponieważ niechybnie tę piosenkę znacie, zachęcam, żebyście przynajmniej refren ze mną śpiewali. Port to jest poezja rumu i koniaku. Port to jest poezja westchnień czułych żon. Wyobraźnia chodzi z ręką na ten blak. Dla obieży światu port to dobry dom. I hej Johnny Walker, dla bezdomnych dom. 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 Port to są spotkania kumpli, co przed laty uwierzyli w ziemi czarodziejski kształt. Za marzenia głupie tu się bierze baty. Któż mógł wiedzieć, że tak mały jest ten świat. I hej Johnny Walker, mały jest ten świat. 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 Port to są zaklęcia starych kapitanów, którzy chcą wyruszyć w jeszcze jeden rejs. Żaglowce stare stoją na wygnaniu. Wystrzępione wiatrem, aż po drzewce rej, przepraszam. Hej Johnny Walker, aż po drzewce rej. 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 Port to jest czekanie sprzyjających wiatrów. Port to umieranie od codziennych flał. Rozwinięte żagle na strzaskanym wraku nie odmienią kursu w rejsie na Cape Down. Hej Johnny Walker, 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 coraz bliżej dna. Dobrze. Może jeszcze jedna pioseneczka z tej płyty. Ta piosenka też. To jest też jedna z szybciej napisanych przeze mnie piosenek, bo ja ją napisałem, no, słowa i muzyczka, ja wiem,
8 godzin. A urodziła ona mi się we łbie, bo poszedłem na recital Jarosława Nohawicy. Jaromira Nohawicy. No też strasznie boleję, że nie miałem okazji. Może jeszcze los sprawi, że go poznam, bo uważam, że jest to cudowna postać. Mimo, że podobno w Czechach ma przeklapane, że ma coś tam, no ale to jest sprawa między nim a Czechami. I byłem zauroczony tym recitalem. Oczywiście po czesku nie schwersteje, ale powiem wam, że z tych jego pieśni dużo więcej rozumiałem niż z wielu recitali naszych rodzimych gwiazd śpiewanych po polsku. To oczywiście strasznie mi zapadła w serce piosenka, którą oczywiście znałem już wcześniej, czyli Sarajewo. I w zasadzie ta piosenka choć nie ma nic wspólnego z Sarajewem, to Sarajewo mnie natchło do tej piosenki. Ja ją nazwałem Insepia Cantabile,